Dobra, macie parmesto i pepperoni, jakieś sosy? Dobra. Słuchajcie, te napoje gdzieś tam w trakcie, jak sobie przypomnicie, to podawajcie sobie dalej. Nie chodzę, jak już ktoś tam się opił, tak. Może ten nie jeszcze można? Tak to działa. Nie? Tak, właśnie tak. Chcę wbić wodę, czy ktoś ma zostawić? Dobra, super. To jeszcze wystarczy. Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywam się Paweł Sidoryk, pracuję w firmie Consulting jako konsultant pre-sales, ale również jako deweloper. Obecnie pracuję nad systemem opartym o bazę rozproszoną SQL, to jest baza LIDAR. Dla ciekawości. Tematem dzisiejszego wykładu jest Byteman, narzędzie do wstrzykiwania błędów w aplikacjach, czyli fault injection, bardziej znany termin. I dlaczego to jest, skąd ten pomysł? Po prostu z potrzeby. Tak? Obecnie i chyba zawsze było tak, że aplikacje i systemy ulegają awarii i awaria jest czymś, czego należy się spodziewać. I narzędzie to pozwala na symulowanie awaryjnych sytuacji, tak aby skutecznie nasz system był przetestowany, żebyśmy mogli łatwo stwierdzić, jak w danych warunkach awaryjnych aplikacja nasza się zachowa. I wykład będzie ciekawy dla osób programujących w Javie przede wszystkim, ale również dla osób, które zajmują się administracją i zapewnieniem jakości w aplikacjach. Plan tutaj jest taki. Najpierw pokażę, co to jest właśnie ten fault injection. Potem trochę powiem o firmie eConsulting, która jest sponsorem dzisiejszego wykładu. Następnie pokażę, w jaki sposób można prześledzić to, co się dzieje w aplikacji działającej, produkcyjnej. Potem szczegółowo powiem, co to jest ten Byteman, szczegółowo jak działa. Potem pokażę symulację sytuacji awaryjnej. Będzie to awaria sieci. Punkt szósty i siódmy to jest najważniejsza część wykładu. To jest, w jaki sposób za pomocą tego narzędzia można skoordynować wątki, to znaczy ustawić wątki w naszej aplikacji w jakiś niekorzystny sposób, taki jaki chcemy. I zobacz, taki challenge, tak, zrobić. Punkt siódmy to jest automatyczne testy z użyciem Bytemana. Następnie już takie praktyczne, w jaki sposób zintegrować z Mavenem, za pomocą Mavena uruchomić testy. Też pokażę, w jaki sposób ze Springiem połączyć to narzędzie. Potem będzie podsumowanie. Czas na pytania. Na koniec konkurs. Oczywiście w trakcie wykładu chętnie tutaj ile są widziane pytania. I no konkurs, który jest tutaj, tak, to jest dwie nagrody. To są takie bezprzewodowe klawiatury z touchpadem. Są kompatybilne z Androidem między innymi, no a też z PC-em, z konsolami. Jedna nagroda jest za konkurs. A druga nagroda jest tutaj za spełnienie ankiety. I tam też jest feedback dla mnie, tak, na temat wykładu. Co to jest ten fault injection? Ten filmik chyba najlepiej to powie, bo to będą najlepsi specjaliści od fault injection, jakich ja znam, tak? Użytkownicy. No, teraz to zobaczymy. Tak, siedzi.
tutaj widzimy, tak, typowa aplikacja, wszystko działa na sznurkach, ale jakoś tam działa. I nagle coś się dzieje. No i właśnie. Nie wytrzymałem, tak? System nie wytrzymał. Oby nasze systemy lepiej reagowały na takie awarie. Dobrze, najpierw o firmie Consulting. Firma Consulting działa w branży outsourcingu. To znaczy, przede wszystkim nasi pracownicy są delegowani jako konsultanci do dużych, bogatych firm. Czyli ta działalność właśnie, to jest podstawa działania firmy, ale również tutaj mamy coś takiego jak na przykład outtasking, tak? Czyli na przykład nasi pracownicy robią na przykład migrację systemu bankowego. Outsourcing całej usługi, czyli na przykład utrzymanie systemu banku oraz projekty fixed price. Firma została założona w roku 2002 przez byłego pracownika firmy IBM, tam właśnie siedzi. Firma cały czas jest stabilna, cały czas naturalnie się rozwija. Znaczy tylko powiem, że ja kończyłem ten wydział, także z dużą atencją to miejsce traktuję. I co jest ważne tutaj dla nas, no po prostu przede wszystkim jakość, tak? Czyli bardzo wysokie kwalifikacje naszych pracowników. I tutaj dzięki temu, że jesteśmy firmą małą, to oferujemy konkurencyjne ceny. Nie no, znaczy, że jesteście firmą małą? Słucham? Przepraszam, co to znaczy, że jesteście małą? To znaczy, to jest tak, że około 50 osób w tej chwili jest. Mamy tutaj około 50 zrealizowanych projektów, głównie Europa, Polska, Europa, ale również Bliski Wschód, Egipt na przykład. I mamy biura w Warszawie, w Poznaniu, ale teraz firma oczywiście planuje ekspansję, tak? Kierunki to Łódź, Kraków, ale również na przykład Gdańsk, myślimy o Gdańsku. Czy teraz otwieramy w Łodzi, tak? Byłby zainteresowany, o tym nie będziemy mówić. Natomiast mamy osoby, to jest plan, jakiś tam kierunek rozwoju, więc pewne miejscowości, gdzie są specjaliści, znajdują się również nasi klienci, jesteśmy zainteresowani. Co Paweł też powiedział, pracujemy z dużymi międzynarodowymi korporacjami, jesteśmy małą firmą, 50 osób, projekty fix price'owe oraz projekty, w których nasi konsultanci są wynajmowani do realizacji projektów. Czasami to trwa 3 miesiące, czasami 3 lata, czasami jeszcze dłużej. A jaki jest kierunek rozwoju, jeśli chodzi o klientów? Właśnie bardziej w tą stronę konsultingową czy realizacja projektów? Bardziej, coraz bardziej nasi klienci wymuszają na nas coraz większe zarządzanie osobami, czyli przenosimy osoby, które obecnie były u klientów, do naszych sieci. Tak? To jest taki kierunek, żeby coraz bardziej outsourcować projekty. Tak? Już nie konkretne osoby, tylko w całości projekty i zarządzać tymi projektami przez nas. A więc również, tak jak kiedyś było tak, że kierownicy projektów i menadżerowie pochodzili z korporacji, to ze względów powiedzmy różnych, tak? Jednym z elementów są kwestie oszczędnościowe. Jest tendencja do tego, żeby osoby, które również zarządzają personalnie, były z naszej strony. A więc taki jest kierunek przynajmniej na najbliższy czas, na najbliższe lata. To oczywiście się może zmienić, tak? Natomiast widzimy na rynku, że firmy starają się te koszty związane z zarządzaniem zespołem oraz ludźmi, jeżeli chodzi o development, przerzucać na nas. Tak, żeby to były projekty, żeby się tylko na biznesie skupić i na elementach, które biznes potrzebuje. Tak, czyli funkcjonalności, tak, odbieranie projektów, a nie na zarządzanie zespołem, tak, i osobami, które są deweloperami. To spada na naszą firmę.
Czyli my mamy to ten plus, że jesteśmy elastyczni, jesteśmy małą firmą. Czyli tak naprawdę dryfujecie bardziej w tą stronę, żeby w ogóle oferować, że tak powiem, usługę tworzenia systemów, a nie outsourcing. Bardziej wolałbym nie systemów, dlatego że to są często projekty deweloperskie, tak? Mamy oczywiście system specjalistów oraz usługi helpdeskowe, wspomagania użytkowników, natomiast w dużej mierze są to nadal projekty typowo programistyczne, deweloperskie. To zaraz Paweł powie, tutaj są różne firmy, nasi konsultanci wywodzą się z różnych obszarów, zarówno ze średnich firm, jak i z dużych korporacji. Dzięki temu wiedzą, jak w tych korporacjach i jakie panują pewne zasady, jak współpracować z nimi. Dobrze? To już tak? Tak. Okay. Jeśli chodzi o zakres technologii, tak, to obejmujemy tak naprawdę większość wiodących technologii. Java jest tutaj bardzo ważna, tak, ale również .NET, mobilne platformy, iOS przede wszystkim, systemy specjalistyczne, tak, TIBCO, Salesforce na przykład, również analitycy, tak, testerzy, specjaliści od wsparcia, specjaliści z takich właśnie wydzielonych technologii, jak na przykład SAP. Nasi pracownicy pracowali w takich firmach jak IBM, Roche, Microsoft, Reuters, Mobika, Walt Disney, PZU. Oferujemy pracę, tak, na zasadzie umowy o pracę lub na działalność do wyboru. No i oferujemy naszym pracownikom medikowe, multisport, szkolenia. No i firma jest na tyle mała, że możemy tutaj, oferujemy również indywidualne podejście do pracownika. Właśnie to są te technologie. I tutaj jeszcze oczywiście Java, .NET, Oracle, bazy danych, integracja, czyli TIBCO, Web Methods, ETL, informatyka, mobilne platformy, SAP. I tutaj jeszcze nie jest dodane, ale na przykład frontend. I obecnie szukamy na przykład osoby o specjalności JavaScript Ninja. Jaki dan? Jaki dan z tego będzie? To są nasi główni klienci, no bo to jest nasz najważniejszy ulubiony klient Roche. Ale też również firmy związane z finansami, z telekomunikacją. To jest właśnie ta firma z Bliskiego Wschodu, to jest z Egiptu. Dobrze, teraz już to kompletnie przechodzimy już do właśnie do tej części technicznej. Słuchajcie, jakby były pytania odnośnie firmy, ja jestem dostępny. Ja jestem osobą, która jest szefem Delivery Unit, czyli działu, który zajmuje się również rekrutacją, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Po wykładzie odpowiem na pytanie. Również jest nasz prezes, jeżeli byście byli zainteresowani, możecie bezpośrednio do osób, które tutaj wam pomogą, jeżeli ktoś szuka pracy i chciałby zmienić. My już poszukujemy, to co Paweł powiedział, JavaScript Ninja, to jest taki bieżący projekt, natomiast poszukujemy cały czas, miesiąc w miesiąc poszukujemy głównie osób, które byłyby deweloperami Java. Tak? Stąd jak gdyby też również nasza obecność, oprócz tego, że jest ciekawy temat, również być może ktoś z was byłby zainteresowany pracą jako deweloper Java, czy też z innych systemów, takich jak iOS, czy .NET, czy te, które były wymieniane. Tyle czy pan. Dziękuję. Tak, okay. Dobrze. Więc przechodzimy już do tej części technicznej. Whiteman właśnie. Najpierw pokażę, w jaki sposób można śledzić, prześledzić, co się dzieje w takiej aplikacji działającej, żywej. Tutaj Whitemana można na dwa sposoby użyć. To jest najlepszy sposób, użycie z taką opcją Java Agent. I tutaj podajemy whiteman.ja, tak? Jako parametr. I tutaj listener
true oznacza to, że ten byte mail otworzy nam port i przez ten port będziemy mogli sobie wrzucać skrypty. Boot oznacza tyle, że również przy starcie aplikacji byte mail zadziała i on będzie się mógł dobrać do klas, które są ładowane przez bootloader. Czyli do klas typu na przykład thread albo string, do takich podstawowych klas, core'owych. Tutaj już mamy Tomcata uruchomionego właśnie z tą opcją. Zaraz pokażę. Tutaj jest właśnie w typniku setend.bat. Tutaj mamy już. Tak, czyli uruchamiamy aplikację. To jest parametr JVM-a i tworzymy sobie skrypt, który będzie coś robił. No i ten skrypt tutaj mamy. To jest taki jeden z najprostszych, tak? Słówko rule, czyli reguła. Tutaj nazwa reguły, dowolny tekst może być. Tutaj klasa lub interfejs. I tutaj podajemy nazwę klasy lub interfejsu. W tym wypadku już widać, że coś będę chciał niedobrego zrobić, tak? Bo username and password, authentication token, tak? Do tego chciałbym się dobrać. Metoda init, to znaczy, że to jest akurat do konstruktora się dobierzemy. EntryTurn. Czyli w momencie, kiedy konstruktor się kończy, tutaj możemy podać jakiś warunek logiczny i wpiszemy sobie hasło oraz rolę, które ma dany użytkownik. I na koniec w ten sposób ten skrypt ładujemy do maszyny wirtualnej. Że ja już przygotowywałem właśnie to polecenie BM Submit. Dobrze. Zainstalował. Teraz sprawdzimy, gdzie zainstalował. No i widzimy tutaj taki class loader został przez Whiteman'a utworzony i konkretny konstruktor został przekształcony przez Whiteman'a. Teraz wchodzimy do naszej aplikacji, próbujemy się logować. Logowanie się udało. No i co się pokazało w konsoli Tomcata? Hasło, tak? I tutaj rolę. W ten sposób odinstalowujemy regułę naszą i to była taka najprostsza demonstracja tego, co właśnie BackBite nam potrafi. Na raz może być tylko jedna reguła? Wiele może być. Co, czyli umawiamy go z tym JavaGem, i jego sobie możemy weryfikować, że reguły są załadowane. Tak. Możemy też do działającego już do działającej aplikacji również się podpiąć. Nie trzeba z tą Java Agent uruchamiać, dlatego że wtedy już nie instrumentujemy na przykład threada albo stringa. Dobrze. I teraz trochę szerzej powiem, bardziej szczegółowo, czym jest ten Whiteman. Generalnie instaluje się go w ten sposób, że pobiera się ze stron JBoss'a zip. Prostokowuje się, już ten Whiteman cały jest, razem z dokumentacją, ze skryptami startowymi. I działa w ten sposób, że nasze reguły transformują bajtkę. To jest dosyć
powszechne teraz. Jest dosyć dużo takich narzędzi, które to potrafią. I tutaj Bytemen potrafi to zrobić na żądanie. Właśnie poprzez wrzucenie skryptu odpowiedniego lub w trakcie ładowania klasy, przy stanym starcie. Od razu można tam sobie też podać parametr, na przykład nazwę skryptu, tak, z regułami. I co ważne, wstrzyknąć można dowolny kod, właściwie w dowolnym miejscu. Można się dobrać do metod prywatnych, do pól prywatnych w klasie, do zmiennych lokalnych, zmiennych w metodzie. Można się dobrać do klas tworzących JVM-a, do korowych klas. Też nie ma takiej potrzeby, żeby mieć jakiś kod źródłowy, żeby na przykład trzeba było na przykład zmieniać, działać w ten sposób, że tradycyjnie tak zmieniamy kod, kompilujemy paczkę, wrzucamy paczkę na serwer. To wszystko się dzieje na żywym organizmie. Również działa dosyć dobrze z innymi agentami. Na przykład ja sprawdzałem ze Spring Instrument, bardzo dobrze działa, nie ma problemu. I w ogóle to jest projekt JBoss-a i oryginalnie on służył do testowania wielowątkowości w serwerze JBoss oraz do testowania JBoss Transaction Service. I to jest projekt open source'owy i główne jego tak naprawdę zadanie to jest, no, oprócz tego wstrzykiwania błędów, to kontrola wątków. Za pomocą tych skryptów można wątki ustawić w jakiś niekorzystny sposób na przykład i zobaczyć, czy się nasza aplikacja wysypie, czy wytrzyma coś takiego. I to jest zawsze mnie na przykład intrygowało, jak coś dewelopowałem. Czy jak ta moja aplikacja się zachowa, jeżeli dwa wątki się w jednym miejscu spotkają? I to najprościej jest sprawdzić po prostu, uruchomić i ten Bytemen to na to pozwala. I można robić proste rzeczy, można w bardzo skomplikowany sposób wątki nasze poustawiać i zobaczyć, tak, co się będzie działo. Również można tutaj sobie, jeżeli możliwości Bytemena są niewystarczające, możemy to sobie tutaj rozszerzyć na przykład taką klasę helper. I tam jest właściwie wszystkie możliwości Bytemena są dostępne, można sobie je nadpisać na przykład, nie ma problemu. Wymaga on Java 1.6 lub wyższej, jeżeli chodzi o wymagania. No i jest licencja tutaj, tak, dobrze było tą licencję tak respektować. I oprócz właśnie testowania wielowątkowości w JBossie, w JBoss Transaction Service, wiem, że na przykład w Hibernate Search jest dosyć sporo używany ten bytemen. Dobrze, to teraz pokażę, w jaki sposób można wstrzyknąć problem. Mamy tutaj tak, klasa socket, metoda connect, no i wyrzucimy wyjątek w momencie wejścia do metody connect. Znowu za pomocą skryptu bm submit wrzucamy regułę. Sprawdzamy, gdzie się ona przypięła. No i tutaj w tym wypadku w dwóch miejscach, do dwóch metod. Nie podaliśmy w sygnaturze metody nic, więc ona znalazła dwie metody connect i do dwóch się przypięła. Tak? I teraz zobaczymy. Jest nasza aplikacja. Dobrze. I to jest właśnie ta aplikacja, o której troszeczkę może potem więcej powiem. Wyświetla nam informacje o błędzie. Całe szczęście działa.
działa, wypisuje tylko, że jest problem tymczasowy. No niestety ten stack trace jest dosyć długi, ale widać. JavaNet connection exception, connect exception, connection release. Tak, czyli to, co chcieliśmy zasymulować, nam się pojawiło. Teraz co robimy? Odinstalowujemy naszą regułę. Patrzymy, nie ma jej. I aplikacja działa. Dobrze, wytrzymała, przeżyła. I w ogóle trochę więcej o tej aplikacji powiem, bo to jest dosyć ciekawa, bo to jest jako backend to jest baza NoSQL, React. Jako frontend to jest GWT. I aplikacja służy, będzie służyła jako do robienia testów online'owych dla kandydatów do pracy, do consulting. Także no, według mnie technologia jest bardzo fajna, szczególnie ten React. Mam takie pytanie, my się wpytaliśmy w klasy, tak? Czyli w momencie tworzenia nowych obiektów musimy dorzucać to zachowanie. Czy nie popsuje nam tego, że mamy jakieś singletony w aplikacji, które już istnieją i żyją w to już działa na załadowanych również obiektach. A w jaki sposób? W jaki sposób? Właśnie. Ja tam nie powiedziałem, że ja mam w wersji 6 umożliwia nam coś takiego jak instrumentacja. Działa na zasadzie instrumentacji. Tak jak na przykład JProfiler albo JRebel. Ale JRebel podajesz mu agenta, tak? Dajesz mu agenta. Tak. JProfiler to tutaj też muszę tutaj profiler. Tak, to jest to tak jest jak zawsze. Tak, bez agenta to nie da rady. Okej. A to mam jeszcze pytanie, bo powiedziałeś, że raz się da dobrać do klas systemowych, a raz nie da. Tak. Kiedy się nie da? Znaczy, bo to jest tak, że jest taka opcja boot, tak? Boot, tak? Jeżeli ją podamy, to wtedy bootloader również załaduje Whitemana i w ten sposób możemy się dobrać już tak praktycznie do wszystkiego. Dobrze, teraz to tak naprawdę to jest po co ten bindman został stworzony, czyli koordynacja wątków. Za koordynację wątków służy obiekt rendezvous i działa on jak pułapka. Przy tworzeniu, tutaj mamy create rendezvous, podajemy ile wątków ma wpaść w pułapkę, tak? I tą pułapkę możemy sobie w kilku miejscach w naszym kodzie ustawić. Ważne jest tylko, no i ten rendezvous dba o to, ile wątków zostanie zatrzymanych. W tym wypadku tym parametrem jest 2. To znaczy, że w pułapkę muszą wpaść 2 wątki, aby mogły kontynuować swoje działanie. Tak? Czyli w jednym miejscu musimy sobie stworzyć takie rendezvous. Tutaj 2 oznacza ile wątków zostanie zsynchronizowanych. To jest nazwa, to tutaj możemy podać tak naprawdę jakiś obiekt, tak? Za pomocą którego dane rendezvous będzie identyfikowane. Najprościej to podać sobie string. False oznacza, że to będzie rendezvous jednokrotnego użytku. Gdyby to było true, to znaczy, że to rendezvous jakby się odnawia, tak? A czemu jest problem ten z przodu na ifie? Czy nie ma już tak. pułapki? Tak. Jeżeli tak, to gdybyśmy tego nie dali, to co? Właśnie. Chyba jakieś różnicy takiego nie było. Nie patrzyłem. Ale jest ta metoda, która umożliwia na sprawdzenie, tak? Czy takie rendezvous zostały już otworzone. I to jest właśnie to jest miejsce, w którym będzie nasze rendezvous, czy nasza pułapka ustawiona. I tutaj mamy akurat na interfejsie, jako interfejs podajemy
identyfikację tego miejsca w kodzie. Entry w momencie wejścia. I teraz zobaczymy, jak to wszystko zadziała. No, aby tutaj to przetestować, muszę mieć dwie aplikacje, na przykład dwie przeglądarki. Nasze reguły się załadowały. Załadowały się. Dobrze, no i teraz aplikacja, przepraszam, metoda, którą tam pokazałem, zapisuje to, co my wprowadzimy, jeżeli chodzi o dane pytanie. Tutaj mamy. Bo aplikacja służy do tego, aby odpowiadać na poszczególne pytania w teście. Tutaj damy sobie metodę, przepraszam, odpowiedź na przykład Firefox 1. Widzimy, zatrzymało się, tak? Zatrzymało się. Pojawiła się informacja, że rendezvous zostało utworzone. Ja tam jeszcze dodam taki licznik, który pokazuje, ile razy to rendezvous zostało wywołane. Czyli mamy tak, tutaj wisi, cały czas czeka na dołączenie drugiego wątku. Tutaj piszemy, koma, jeden, dobrze. No, drugie wywołanie rendezvous, wpadnięcie drugiego wątku spowodowało, że te dwa wątki, które były zawieszone, zostały uruchomione jednocześnie raz. I co tutaj mamy? Chrome nic nie zauważył. A powinien był? Tak. Miał dużo sobie zapisać. Znaczy komunikator błędzi. Tak, to nie jest wiele wątków. Masz dobrą bazę danych, trzymacie kilka wersji. Jest, teraz się pojawiło. Nie wiem, dlaczego za pierwszym razem to się nie udało. Dobrze, i to, co tutaj mamy? Tu jest informacja, że w trakcie działania, twojego działania, inny użytkownik zmodyfikował dane, na których pracowałeś. A tutaj nic się nie pojawiło. Czyli bo generalnie to, co ja chciałem przetestować. W jaki sposób dwa jednoczesne zapisy na jednym obiekcie, co zrobię. I baza React, którą tutaj użyłem, działa w ten sposób, że specjalnie dla tej demonstracji zrobiłem to tak, że ona używa wektor kodu, czyli takich zegarów logicznych, do obsługi takich sytuacji jak konkurencyjna modyfikacja danych. I działa ona w ten sposób, że najpierw wektor kod jest czytany z bazy, potem on zostaje użyty przy zapisie. I jeżeli w tym czasie pomiędzy czytaniem wektor kroka a zapisem inny wątek zapisze nam, to nasz wektor krok, którego używamy, staje się jakby stary, tak?
I Bazar jak tworzy dwie kopie, dwie różne kopie tego samego obiektu. I co aplikacja robi? Ona robi łączenie. Łączy te dwa. Te dwie wersje. Tutaj no. Jeszcze raz może spróbuję. Po prostu jeszcze raz. Może po prostu to nie. Wiem o co chodzi. Może teraz się uda. Piszemy tutaj Firefox 2. Widzi. Bardzo dobrze. Teraz prawidłowo się wszystko zachowało. Może efekt po prostu prezentacji. Dobrze, i tutaj mamy rzeczywiście te randewu zostały stworzone, dwa razy wywołane. I tutaj mamy Chrome, tak? Czy to wywołanie Chroma już napotkało na dwie, na kopię danego obiektu zapisanego przez Firefoxa. I to, co widzimy tutaj, to jest efekt połączenia dwóch wersji. Czyli widzimy tak, jak to zostało połączone. Zrobiłem to w ten sposób, że jeżeli dajemy tutaj odpowiedź tak na pytanie, to w celu połączenia muszę sumować, tak, sumować odpowiedzi z jednej wersji i z drugiej. Czyli mamy tak, widzimy, jeden użytkownik wprowadził słówko Chrome 2, ale w tym samym czasie drugi użytkownik wprowadził słówko Firefox 2. Jak to wygląda w Firefoxie? Teraz pokażę. Tutaj mamy w Firefoxie nie widzimy żadnego komunikatu o błędzie, dlatego że Firefox pierwszy zapisał, użył prawidłowego wektor bloka. A to jest deterministyczne? W sensie, jeśli zatrzymujemy wątki po kolei, tak? To jest deterministyczne, zawsze uruchomią się z... Niekoniecznie, dlatego że my zatrzymujemy, nie? Tak, one są, potem idą w takiej kolejności, w jakiej doszły, ale tu już... Czyli Bytecoin nie odpala w tej kolejności pewnie, która tak. Je zapisuje, natomiast co się potem dzieje... Potem już się dzieje, no to już nie ma kontroli. A możesz powiedzieć Bytecoinowi, żeby odpalił tylko pierwszego i poczekał z drugim, aż pierwszy dojdzie gdzieś, żeby cały przepływ symulować? Tak, oczywiście. Można stosować tutaj... język tych reguł jest dosyć bogaty. Można flagi, na przykład używać jakieś liczniki. To jest taki najprostszy przykład. I co widzimy tutaj, że w obydwu przeglądarkach mamy dokładnie tę samą wartość, czyli że zostały one połączone. Jeszcze raz może to zrobię. Reguła jest zainstalowana. Dobrze, tutaj piszę Firefox 3. Dobrze. Czeka. Tutaj piszę Chrome 3.
I dobrze, i teraz w tym wypadku na przykład Firefox wygra. I jak widzimy... Nie zawsze. Tak. Czyli no, można powiedzieć, że aplikacja się obroniła. To znaczy nic innego się nie stało. Czego było na komunikatu błędzie na Firefoxie, nie? Bo to działa w ten sposób, że... Może nie mogę mimo, że Chrome wygrał. Jak będzie, to znaczy jak, myślę, że jak już na koniec zwiniemy to, jak będzie ta sesja pytania odpowiedzi, to ja narysuję, co się działo już na tablicy. To może tam jeszcze się dużo stało. Tak? No tak, ale to tutaj wytłumaczę. Generalnie chodzi o to, że React działa w ten sposób, że używa wektor kropów. To jest bardziej specyfika już tej aplikacji niż samego Pythona, tak? Tak. Ale to jest bardzo ważne, dlatego że generalnie to jest taka kwantowa baza danych, tak? I ilustruje sposób działania rozproszonych baz danych. Generalnie w bazie danych jest wektor krop, tak? Ostatniego zapisu. I tutaj działa to w ten sposób, że wektor krok jest odczytywany i potem przy zapisie wykorzystywany, przekazywany przy zapisie. Ale w tym momencie, kiedy my zapisujemy, korzystając z naszego wektor kroka, może się okazać, że on już jest przestarzały, stary, bo ktoś inny przed nami zrobił zapis. I w tym wypadku było tak, że na przykład tutaj mamy w jednej przeglądarce nie mamy żadnego komunikatu o błędzie, bo to był ten pierwszy zapis. A druga przeglądarka pokazała, że był błąd, znaczy błąd, może nie był błąd, ale po prostu w tym momencie, kiedy ona zapisywała, już istniała inna wersja danego obiektu. Ale by się mi interesowało, dlaczego tam, mimo że w Chromie pojawiło się komunikat o błędzie, ostatnia zapisana odpowiedź to jest ta, która poszła od Chroma. Tak. Bo chodzi o to, że React działa w ten sposób, że jeżeli my zapisujemy jakąś daną, używając złego, starego wektor kloka, to baza tworzy kopię, tworzy to się siblings nazywa. Tak, dwie kopie danego obiektu, czyli na przykład pytania. Są dwie kopie. Jest taką regułą, że te dwie kopie musimy jakoś połączyć ze sobą, dlaczego tak się dzieje? Dzieje się dlatego w ten sposób, że rozproszona baza danych to jest, powiedzmy, że dane są zeplikowane na kilku nodach. Wyobraźmy sobie, że te nody zostaną podzielone na dwie partycje, które przez pewien czas nie rozmawiają ze sobą i my możemy w jednej partycji zrobić zmiany danego obiektu, potem w drugiej i potem komunikacja między partycjami znowu zaczyna działać i one są dalej powinny być trzymane. Tak? A chodzi o to, żeby zmiany ani w jednej, ani w drugiej partycji nie zostały utracone. Ale nie następuje to mecz, w sensie mecz jest posłanie aplikacji. Tak. Tylko my dowiadujemy się o tym, że mamy wszystkie wersje, które w tym czasie zostały zapisane. De facto i tak. Możemy podjąć decyzję. Tak, ja tak naprawdę to ja tylko informacyjnie to pokazałem, że tą informację, że w trakcie mojej pracy ktoś dane zmodyfikował. To jest tylko informacyjnie dla celów demonstracji, ale bardzo ważne jest to, że w jednej i w drugiej przeglądarce widzimy to samo. I tutaj po prostu trzeba ten mecz zrobić umiejętnie. Tak naprawdę obecnie to, co obecnie mamy, czyli rozproszone na bazy danych, generalnie w wielu przypadkach, tak? Praca z takimi bazami to jest merdżowanie takich konfliktowych sytuacji. I być może już trochę potem o tym powiem, chętnie
powiem, bo to jest super, super ważny temat. Teraz jest na przykład wiele prac naukowych na ten temat. Tak? W jaki sposób projektować struktury danych, aby one były właśnie bardzo dobre, dobrze obsługiwane przez bazy danych nowe spółki. O paru takich właśnie sztuczkach, kruczkach, które tutaj, o których trzeba pamiętać. Kod, który tych reguł jest dosyć prosty. Tam, nie może, tam jest tylko jedno miejsce na jakiś warunek logiczny, ten if tylko. Jeżeli chcemy mieć jakieś bardziej rozbudowane na przykład warunki logiczne, no to możemy to, ten kod zapisać na przykład w dowolnej jakiejś klasie, dowolna. To może być. Nie musi jakiegoś żadnego interfejsu implementować. Nie ma żadnych właściwie ograniczeń. I definicję reguły możemy napisać na przykład, jeżeli to klasą z tym naszym kodem nazywa się myHelper, możemy napisać helper myHelper i wtedy możemy w kodzie reguły uruchamiać kod właśnie do naszej klasy. Chodzi o to, że jeżeli jest ten język reguł zbyt ubogi, na przykład potrzebujemy wielu warunków jakichś logicznych, no to w ten sposób możemy to zrobić. Inną rzeczą, o której trzeba pamiętać, to jest to, że jeżeli na przykład dobierzemy się do klasy string i na przykład w kodzie reguły modyfikujemy, robimy jakieś operacje na stringach, no to możemy wpaść w taką pętlę. Tak, czyli nasz kod reaguje na modyfikację stringów, modyfikuje te stringi i się błyskawicznie zapętla. I aby tego uniknąć, to jest właśnie tutaj ta metoda set triggering na false. Domyślnie reguły są interpretowane, żeby je przyspieszyć. Wystarczy, że do agenta dodamy taką opcję compile to bytecode. A istnieje jakiś narzut istotny bytemana w momencie, kiedy nie mamy żadnych reguł? W sensie, czy można go dorzucić po prostu z defaultu do każdej serwera produkcyjnego i powiedzieć, że jak będę potrzebował, to sobie wykleję, tak? Można hasło łatwo haczyć. Myślę, że narzut samego niedziałającego, tak, bytemana nie jest duży. A nie robię żadnych testów, nie próbowałeś czy też. Nie, ale zawsze na każdym, bo to jest moja trzecia prezentacja z tego, zawsze ludzie są ciekawi, tak, jaki to jest narzut, to zawsze mówię, no bardzo fajne ćwiczenie byłoby na przykład sprawdzenie tego. Ale nie sądzę, żeby to był jakiś duży narzut. Tak samo jak można, są takie aplikacje, które na przykład monitorują. Są tak na przykład AppDynamics, które również z tego co wiem działa tak jak agent i to jest normalnie do monitorowania, tak? Czyli jakby główną zasadą takiego narzędzia jest to, jak najmniej obciążać system. Więc myślę, że tutaj no, nie ma żadnego narzutu prawie. Tak naprawdę to działa w momencie głównie, tak? Ładowanie klas. No i działa to w ten sposób, że to wstrzykuje bytecode. Tak, wstrzykuje, czyli to działa tak szybko jak ten wstrzyknięty bytecode. Tylko wiesz, to część tak naprawdę profilerów tak dalej działa na zasadzie samplingu, że one nie sprawdzają każdego wywołania, tam co setne, co tysięczne i tak dalej. Więc są tak. Na tyle zmniejszają ten overhead, który produkuje. Też, tak. A tutaj rozumiem, że takiej możliwości nie ma, że się zabina na wszystko. To znaczy tam na to, co się poda. No, co się poda, na przykład profilera, to jeżeli profilujesz każdy, to już wiesz. No właśnie, dokładnie. Bo inaczej sam sobie właśnie, za duże wyniki. Dosyć ciekawym tutaj jest też rzeczą jest to, że na przykład jak tam podawaliśmy, że
connect na sockecie ma wywołać exception, no to wtedy każde wywołanie, tak, connect powoduje exception. I żeby na przykład zrobić tak, żeby to było wywołane selektywnie, tylko w pewnych miejscach, to tutaj podajemy taki warunek color equals, if color equals, i tutaj na przykład nazwę metody podajemy. To jest, domyślnie wystarczy podać nazwę metody. I tu niestety, musimy podać jaki zakres stosu wywołań. Musimy wziąć pod uwagę. Tutaj jakiś taki limit jest potrzebny. To w źródłach, już nawet patrzyłem w źródłach Whitemana, ale nie wchodziłem w szczegóły, ale tam jest to dosyć tak, nie da się tego. Ten parametr jest konieczny. To jest taki, jest pewna wada. Jeżeli na przykład mamy działający sobie skrypt, potem dodajemy jakiś kod i w ten sposób, że nam stos wywołań się rozciąga, no to pewna reguła może się nie odpalić i tutaj po prostu trzeba ten parametr zwiększyć. Dobrze, to teraz pokażę, w jaki sposób automatyczne testy można tutaj zrobić. Jest to dosyć proste. Klasę z testami opatrujemy taką adnotacją. I w kodzie, na przykład na poziomie metody konkretnej, testowej, możemy taką sobie regułę wpisać. Nie wygląda to zbyt ładnie, tak? Ale jest jeszcze trochę lepszy sposób. Ale to są te same parametry, które przy definicji reguły podawaliśmy. Nazwa reguły, target, czyli klasa albo interfejs, metoda. To jest ten warunek if. Właśnie color equals i znowu wywołaj wyjątek. I pokażę, jak to w kodzie wygląda konkretnie. A to jest JUnit, tak? JUnit oraz TestNG. Aha. Tutaj pracuję z tymi dwoma frameworkami. A trzeba to jakoś klasycznie wywoływać z jakimś tym agentem, który sobie sam to robi? Sam, ale niestety on uruchamia w ten sposób, że w jakiś sposób otwiera socket, tak? I przez ten socket pcha tą regułę. W ten sposób to działa. Ale w sensie normalnie z mojej wenda mogę to odpalić bez żadnych Java agentów i tak dalej, to wtedy nie podłączę do klas systemowych. Czy to Java socket też by działa? Działa na sockecie, działa. Jak? Nie, no mówię, że chodzi o to, że Maven uruchamia osobny proces. Ale tak? To jest Java agenta. Prawdopodobnie w jakiś sposób on tam. Ale wszystkie te. Co to jest Java agenta? Właśnie. Czy w unicie, jak dodajesz rendera, tak, to de facto instrumentujesz ten kod. Ja nie wiem, jak to fizycznie wygląda pod spodem, ale wszystkie tak działają i mają dostęp do załogi. Tak, ale jak nie masz podanego buta, bez, to nie możesz instrumentalizować klas systemowych. Tak, ale to znaczy, chodzi o to, że... Ja właśnie pytam, jak jest socket instrumentalizowany, skoro używamy normalnego wykonania jumpowego bez buta? Ale to potrzebuje użycia osobny JVM, do którego... tak. Nie, bo on robi tak, że w class loader, który używasz do tego testu, on tam zmienia, przed tworzeniem obiektu. Dlatego nie potrzebuje definicji klas systemowych, nie możesz sam zintegrować klas systemowych w swoim testowym. Tak, ale chodzi o to, że uruchamiając taki test, tak naprawdę osobną maszynę wirtualną uruchamiamy, okay. Prawdopodobnie z opcją właśnie boot. Także pokażę tutaj, jak na przykład to jest symulacja błędu połączenia z IAP-iem. Ja to wcześniej sobie uruchomiłem. I tutaj oczekujemy, że będzie storage exception. Rzeczywiście to storage exception zostało.
tutaj zostało wywołane. Drugą metodą to jest próba uciągnięcia dwóch aktualizacji tego samego rekordu równolegle, czyli to, co pokazywałem, co robiłem ręcznie. I tu w tym wypadku no, musimy troszeczkę kodu napisać. Tak? Musimy to jest mój własny kod, który w dwóch wątkach uruchamia aktualizację tego samego obiektu. I co tutaj, czego oczekujemy? Tutaj mamy... Znaczy to jest akurat warunek, który mówię o tym, że dwie odpowiedzi zostały zmerżowane. Ale generalnie to jest inny sposób podania naszej reguły. Podajemy tylko nazwę skryptu oraz położenie tego skryptu. I skrypt w tym wypadku znajduje się tutaj. To jest prawie ten sam skrypt, który ręcznie odpalaliśmy. Z tym, że tworzenie tego rendezvous zrobiłem troszeczkę w innym miejscu. A ja mam jeszcze takie pytanie, bo tutaj w tych regułach, które przy bezpośrednio do Bytemana jest add entry, a tak. To nie jest określone w ogóle w tych regułach przy testach. To się da przy tych regułach przy testach znaczy, to zrobić, czy to jest domyślne działanie? Tak, to jest domyślnie, tak. Dobrze, to no dobrze, no. Zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko uda się, tak? Się bałem, no ale trudno. No niech te unit testy przejdą. No i bardzo dobrze. Co tam brawa? Automatyczne. Tak jak pokazałem, można podjąć właśnie te reguły na poziomie pojedynczej metody, ale również też na poziomie całej klasy testowej można to zrobić. I to jest tylko pokazanie, w jaki sposób można właśnie podpiąć skrypt, tak bez pisania tej nie wiem, za ładnie tego wyglądającego kodu. I integruje się to z czynnikiem, z testem G, z poziomem Mavena i Anta. Można to wygodnie uruchamiać. I jeżeli chcemy na przykład mieć jeszcze obsługę Springa, to dosyć taki magiczny troszkę kod trzeba tutaj dopisać w metodzie setup, czy też metodzie, która startuje zanim jakiekolwiek testy się odpalą. I jak to wygląda w moim kodzie? O. Mamy context configuration, mamy autowired, czyli mamy spring. I mamy tą metodę setup. Integracja z mainlinem. Kilka tutaj trzeba zależności dodać. I dosyć ważną jest tutaj zależność tools, tak? Consan tools. I tutaj niestety trzeba podać wersję, tak? Jeżeli my uruchamiamy z JSON 1.7, to 1.7 wersję trzeba podać. Jeżeli 1.6, to 1.6. I tylko tyle. Przepraszam, proszę o pytanie. A jak korzystasz z tego? Bo
to, co pokazałeś, czyli na przykład wrzucanie wyjątku na sokecie, no to generalnie w testach i unit testach, no generalnie jesteśmy sami sobie w tym poradzić z mokami. Mamy stawy, mamy moki, mamy kupę różnych narzędzi, które generalnie już są do tego przygotowane. Natomiast pokazałeś wcześniej o tym, że możemy patrzeć na race conditions, czyli właśnie kiedy mamy wielowątkowe aplikacje i zobaczymy, co się dzieje, czy podejrzewam, że można by było automatyzować sobie jakby założenia co do tego, że ten race nie wystąpi, albo że aplikacja sobie poradzi z tym, kiedy wątki będą w różnej kolejności w różnych przypadkach działać, tylko nie bardzo widzę, jak to przewidzieć. Czyli jak napisać najpierw tekst do tego. W jakiś sposób wykombinować takie... Tak, jakie są możliwe flowy, no bo to jest tak naprawdę, to jeżeli tutaj chcemy dobrze coś przetestować, to trzeba każdą możliwą kombinację wypróbować tak naprawdę. I tutaj to już jest sprawa jakby odpowiedniego... Znaczy ja używam szczerze powiedziawszy czegoś takiego jak Alloy. To jest matematyczne modelowanie dynamiki. Tak? Jest wiele, jest bardzo wiele różnych takich właśnie pomysłów, w jaki sposób można wykorzystać różne modele, tak? Języki do modelowania. I tu ja na przykład tego Alloya bardzo lubię, gdzie możemy sobie właśnie dynamikę zamodelować działania i Alloy nam potrafi znaleźć wszystkie nieizomorficzne jakby sposoby wykonania, na przykład sposoby współistnienia wątków, tak? Różne kolejności wykonania różnych operacji, tak? I tutaj, no nie wiem, czy coś jest lepszego, ja tutaj znam tego Alloya i on potrafi na przykład wygenerować wszystkie możliwe przypadki. I na przykład podać to jako przypadki, które należy, które przetestować. I piszesz faktycznie na przykład takie testy z Bytemanem potrzebności? Jeszcze tego nie robiłem, ale już robiłem coś takiego jak generacja różnych właśnie tych przypadków takich nieizomorficznych. No i takie właśnie, to jest tak zwane modelowanie formalne. Jest wykorzystywane, ale w najbardziej wymagających systemach. Wiem na przykład, że jest taka firma Altran Praxis, która robi systemy dla wojska, dla medycyny, elektrownie, oprogramowuje i oni robią te modele matematyczne i rzeczywiście już na poziomie modelu wszystko sprawdzają, czy jest poprawnie i potrafią na podstawie takiego modelu również zrobić test systemu, czy on jest zgodny z tym modelem. Czyli generalnie są jeszcze sposoby. Rzeczywiście, jak tutaj mówimy tylko o tych wątkach na przykład, sprawdzenia każdego sposobu, tak? każdego przebiegu wielu wątków. Jak się okazuje, możliwości nie jest tak dużo. Tak na przykład wypominając może trochę to pytanie, właśnie do czego rzeczywiście być tego dużo? Okej, pomijmy elektrownię jądrową. No mamy aspekt, rzeczywiście mamy moki, które w pewnych sytuacjach są prostsze i wygodniejsze, więc pytanie, to docelowy rynek, też w sensie, że... Znaczy ja poznałem tego Bytemana rok temu, wtedy kiedy miałem w wielkim, potężnym systemie dziwne zachowanie, nikt nie wiedział, co się dzieje. I go odkryłem. I się okazało, że jest świetny po prostu. Jeżeli mamy jakiś złożony system, żywy, możemy się do niego podpiąć. Czyli do debugowania. Do takiego debugowania, no najpierw, no co, człowiek próbuje, włączmy poziom logowania na trace. Wow. Tego się nie czyta, powiem. Nie da się wyczytać. Tak, a jeżeli potrafimy wychwycić tylko te na przykład informacje, które nas interesują, to bardzo, bardzo pomaga. Bo przede wszystkim, ja to szczerze powiedziawszy, no to ja używałem na produkcji, znaczy nie na produkcji, ale na jakimś tam systemie testowym, na preprodukcji. Przede wszystkim, no i te automatyczne unit testy. Oczywiście, no, jeżeli chodzi o inne rozwiązania, na przykład o JMOC-u, dużo dobrego słyszałem, ale no, to dobrze, że jest wiele rozwiązań, a mi się to po prostu bardzo sprawdza w praktyce. Bardzo dobrze.
ja miałem dokładnie taki przypadek u klienta w Luksemburgu, gdzie właśnie rozwiązaliśmy tę sytuację za pomocą czytania trace'ów i kiedy w trace'ach nam się wydawało coś podejrzanego, to dopisywaliśmy write line co drugą linię kodu, tak? Mniej więcej. Natomiast jakby pan, panie Pawle, się zabrał do właśnie rozwiązania tego problemu, który myśmy w ten sposób rozwiązali? To była sytuacja taka, że nie wiem, czy Bajpa tutaj miał no zastosowanie. No bo myśmy się interfejsowali z systemem do sprzedaży tam funduszy inwestycyjnych i takich rzeczy, które był napisany przez firmę zupełnie z innego kraju. Nie było praktycznie dostępu do kodu tego systemu. A integracja była w czasie rzeczywistym, znaczy nasza aplikacja wywoływała tam pewne web serwisy, które oni wystawiali. I w momencie, w którym żeśmy sobie dewelopowali, to działało bardzo fajnie, tak? Bo mieliśmy jedno, dwa, trzy stanowiska, z których chodziły te web serwisy. A kiedy wchodziła instalacja produkcyjna, to było tak, że powiedzmy na pięciu stanowiskach jeden web serwis już zabierał tak zauważalnie długo, a na 10 stanowiskach można było około 10 minut czekać na odpowiedź jednego web serwisu, a na 100 stanowiskach to nie wiem, może po tygodniu byłaby odpowiedź na jeden web serwis. Skalowalne. Skalował się tak dokładniczo. To jest tak, ja tego używałem naprawdę w wielkich systemach i chodzi o to, że na przykład nie miałem źródeł. Dokładnie o to chodzi, że myśmy nasze źródła mieli, ale nie mieliśmy źródła do tego francuskiego systemu. Ja osobiście na przykład byłem na przykład zainteresowany w jaki sposób na przykład w WebLogicu oraz w GlassFishu, w jaki sposób nam są te, jest robiona, działa kastrowanie binów. Podpiąłem się raz, dwa, wszystko wiadomo, tak? Ale właśnie podpiąłeś się i co stali? Co było po tym wiadomo? Znaczy on, to on potrafi zrzucić, nie wiem, jakiegoś stack trace'a albo przepływ wątków. O właśnie, stack trace'a nie pokazałem. O, przepraszam. Stack trace'a nie pokazałem, no prawie. Wróćmy do tego przykładu. Tam jest trace stack. I tutaj można ograniczyć, ja to ograniczę wielkość tego stoku, żeby nie było czegoś takiego. Czyli to hasło, które tam wprowadziłem, przechwycone oraz cały stos wywołań. Dobrze mi pan przypomniał. W pewien sposób, że coś takiego jest możliwe. Podsumowując, jest to bardzo dobre, jedno tak, z istniejących narzędzi do realizacji wstrzykiwania błędów do fault injection i również do koordynacji wątków, czyli do testowania systemów wielowątkowości, zastosowania oczywiście śledzenia wykonywania kodu, symulacja sytuacji awaryjnych i właśnie ta koordynacja wątków. Również wsparcie dla automatycznych testów. No i generalnie, jeżeli ja podchodzę do jakiegoś wielkiego, skomplikowanego systemu, to sobie nie wyobrażam pracy nie mając takiego narzędzia. To jest właśnie jedno z możliwych. Są oczywiście, wiem, że są na przykład komercyjne narzędzia tego typu i są bardzo drogie. No i to takie krótkie podsumowanie samego narzędzia. Tu jest troszeczkę więcej informacji. Strona JBoss'a, źródła na GitHubie, kontakt do mnie
I jeszcze razem z Whitemanem jest dokumentacja, może troszeczkę pokażę, bo tam jest bardzo dużo fajnych rzeczy. To jest bardzo dużo. A czy da się zrobić takie zależności, że uruchom tą regułę, tylko jeżeli została wykonana inna i zrobić jakieś takie drzewo, że... Tak, to znaczy tutaj można użyć takich właśnie, o... Takie drzewo zależności. Coś takiego jak countdown, czyli wymagane, aby coś się na przykład 10 razy wykonało i dopiero potem nasza reguła odpala. Flagi, liczniki, timery, czyli czekamy ileś czasu. Aż się dopiero potem nasza reguła się odpala. Czyli potencjalnie moglibyśmy zrobić taką regułę, jeżeli czas odpowiedzi web serwisu jest więcej niż dajmy na to sekundę, no to wtedy odpalaj tę regułę, zrzucaj mi start trace i zobacz co tam on robi, tak? W środku. Tak. I zadzwoń do administratora. Właśnie jest jedna rzecz, która dlatego pytałem o produkcję, bo jak to będę stosowanie na produkcję. Przekiwanie błędów na produkcję, to będzie do końca życia. Jak szybko rozwiązałem. Był taki koleś, który naprawiał maszyny do okazji. I właśnie miał dużo pracy do tego. Liczniki tej kwestii. O, tutaj jest przykład na przykład, że możemy się ustawić na konkretnej linijce w kodzie i przeczytać zmienną lokalną. I tu to jest tego szukania właśnie. To jest te miejsce, do których możemy się dobrać. Czyli przy wejściu na konkretnej linii, przy czytaniu konkretnego na przykład pola. Przy czytaniu na przykład po piątym przeczytaniu danego pola, przy zapisie, synchronize to jest związane z blokami synchronize, after synchronize, throw, czyli w momencie, kiedy na przykład irytujące takie jest, tak, irytujące exception, null pointer exception, tak? Czyli na przykład w momencie, kiedy jest ten null pointer exception wywołany, to na przykład wypisuj do logu miejsce, z którego ten null pointer exception jest wywołany. To są takie przykłady. Ja widziałem miejsce, gdzie to rozwiązywali mądrzy. Mieli jeden wielki try-catch na samej. Ja w sumie jak poleci null pointer, to i tak zapiszę w logu stacka, więc to... No, jak zapiszę to dobrze, jak nie zapiszę to gorzej. Dasz się zareagować inaczej? Jeśli idzie null pointer, to przetwórz go i jedzie... Można, ale generalnie nie polecam, bo to jest chodzi generalnie tylko o przetestowanie, raczej nie o łatanie, tak? Chociaż mi się zdarzyło łatać w kodzie, tak? Gdzie nie miałem na przykład jakiś kod, który był jakiś komercyjny, gdzie nie było źródeł, to zdarzało mi się łatać, ale za dużo aspektów ja to robiłem na przykład, tak? Bo było na przykład system exit, tak? W momencie jakiegoś głupiego błędu wszystkie aplikacje, cały serwer aplikacyjny się składał, wszystkie aplikacje, które były, tak? Bo ktoś sobie system exit zrobił, no to trzeba było sobie radzić i aspektami to. To może było sprawdzenie licencji. Dobrze, to pytania. Bardzo chętnie też odpowiem na temat tego nie tylko Whitemana, ale też całego
całej tej bazy rozproszonej, na przykład całego tego systemu. Według mnie to jest bardzo dobre kodu pokazać na przykład, bo to jest, no teraz na topie są, tak, bazy NoSQL-owe. Ja celowo wybrałem React jako dla mnie najlepsza baza, tak, NoSQL-owa. Ale jakie były argumenty za tym, żeby tą wyrzeć? Tak, generalnie chodzi o to, że tam właśnie jest ten mechanizm wektor kroków użyty. I React wywodzi się z Amazon Dynamo, tak samo jak na przykład Cassandra. Tylko Cassandra w wersji 0.7, od wersji 0.7 porzuciła tą koncepcję wektor kroków. I jeżeli mamy jednoczesne na przykład dwa zapisy na tym samym obiekcie, no to Cassandra tylko bierze, ma taką regułę, że ostatni zapis wygrywa. W React'u coś takiego jest możliwe, ale to jest najbardziej najprostszy sposób i taki niepolecany raczej, dlatego że jak na przykład nastąpi to partycjonowanie klastra na dwa, na dwie części, zmiany w jednej części, w drugiej, potem te części się połączą, no to ostatni zapis wygrywa, pierwszy zapis zostanie utracony. Tutaj, dzięki temu tym wektor krokom, w tym momencie, w takim przypadku, jak mamy podział systemu na dwa klastra, na dwie partycje i potem połączenie tych partycji z powrotem, zmiany w jednym i w drugim miejscu są łączone ze sobą, możemy sobie to połączyć. A w jakim miałeś przypadek aplikacji, w której to było istotne? No bo większość tak naprawdę aplikacji opiera się na odczycie, w sensie zapis jest dużo rzadszy od odczytu. Tak. W związku z czym albo optymistyczny login wystarczy, albo wersjonowanie, tak jak w Kubernetesie jest zrobione, tak. albo generalnie tak jak w MongoDB na przykład, gdzie jest pojedynczy serwer do zapisu, tak? Więc generalnie problem znika, tak? Tak. Jest inny problem wydajnościowy. Więc jaki miałeś use case? Taki, że chodzi o to, że każda taka metoda, jak pan powiedział, optimistic locking naprawdę nie jest optimistic, bo w pewnym momencie jest update obiekt, where id jest równa się tyle, czyli where version równa się tyle, co zakłada write locka. Także to jest optimistic locking do momentu, do tego momentu, w którym my sprawdzamy numer wersji. Tak. Przepraszam. A tutaj mamy coś takiego. No i ten, i tak naprawdę, jeżeli mamy system rozproszony, to nie możemy sobie pozwolić na coś takiego. Dlatego, że no to jest taki single point of failure, taki log, który jest trzymany, po pierwsze. No dobra, ale to w zależności od tego, jak do tego podejdziemy, bo na przykład ja teraz mam doświadczenie akurat z MongoDB i tam jest ten problem związany zupełnie, a ty przy okazji wyjaśniłeś mi, dlaczego tak jest zrobione niechcący, ale tam na przykład jest tak, że jest jedna baza do zapisu, w związku z czym nie ma sytuacji pod tytułem nie jestem w stanie sobie poradzić, chociaż też jest będzie optimistic locking de facto, bo to od ciebie zależy tak naprawdę, czy sprawdzasz, czy coś się zmieniło, czy nie, tak? Tak. Natomiast tam w momencie, kiedy jest klaster jest przecięty na pół, tak? Kiedy mam sharding i mam przecięty na pół, tak. Generalnie tylko jedna połówka, jak będzie idealnie na pół, to mogę się wyłapać. Jak będzie tak, że gdzieś jest więcej o jednego noda, to ta część wybierze sobie nowego mastera, czyli tego do zapisu, a reszta będzie się działać cicho i powie, nie umiemy sobie wybrać, bo jest nas za mało. Tak. Natomiast w Twoim przypadku i w przypadku tej bazy, to będzie tak, że będziemy mieli dwie niezależne aplikacje de facto, znaczy dwie niezależne bazy, które w pewnym momencie dopiero się obudzą i powiedzą, już się potrafimy dogadać i synchronizować. Tak. Więc miałeś pewnie taki use case, taką... Znaczy, ja nie miałem, ale generalnie najbardziej znaną dla mnie, jakby znanym zastosowaniem RIAKA to jest Ministerstwo Zdrowia w Danii, gdzie jest system, w którym no, każdy przypisany lek leci do takiego systemu. Można jego nazwać centralnym, bo to jest oparte na RIAKu. I dodatkowo tam jest zastosowane coś takiego jak Multi Data Center Replication. I powiedzmy, że mamy jest jeden centralny klaster, ale też są takie klastry obok, które działają. Tak? I tam jest, powiedzmy, jak w jednym takim klastrze, w takim data centrze coś zmienimy,
to to jest potem, używając tego mechanizmu wektor kroka, przenoszone do drugiego klastra. I to, to działa w ten sposób, no, no, tak jakby mieliśmy, gdybyśmy mieli dwie partycje osobne i potem merdżowanie tych dwóch partycji w sposób asynchroniczny. Generalnie tutaj najważniejsze było to, aby ten system był dostępny całkowicie, total availability, żeby nie było tak, takiego, jak to mówić, sytuacji, kiedy baza mówi, no nie możemy za bardzo zrobić na przykład kworum, niestety. Ja chyba mogę podać taki use case z naszej aktualnej praktyki. Mamy takiego klienta, który, u którego można pewne rzeczy kupować, tak? Jest to firma globalna, jest podzielona na 5 geografii, znaczy tam jest Europa, Bliski Wschód, Azja, Ameryka Północna, reszta Ameryk i do infrastruktury tego klienta łączą się osoby z całego świata i po prostu mogą wydawać pieniądze, tak? I teraz w tej chwili system jest tam zrobiony, powiedzmy, na Cassandrze i tak dalej i zdarzały się sytuacje, w których ten system był niedostępny, znaczy nie można było wykonać transakcji, ale ponieważ większość użytkowników to są na ogół niewielkie kwoty, które użytkownicy wydają impulsywnie, tak? Znaczy nie ma takiej sytuacji, że jeżeli nie można wykonać transakcji, to za 2 godziny ten użytkownik się znów zaloguje i sobie to kupi, tak? Jak nie kupił teraz, nie wydał tych tam 80 centów, to nie wyda ich nigdy. I do tego klienta niedostępność tego systemu transakcyjnego oznacza duże straty, tak? Bo nie zostaną wykonane te zakupy impulsywne, które inaczej użytkownicy by wykonali. Tak? W związku z tym akurat w tej chwili nie ma takiego wymagania, ale wyobrażam sobie, że kiedyś powstanie takie wymaganie, że ten system nie może być scentralizowany, tak? Nie może być jednego takiego miejsca, w którym jest wykonywana transakcja. Dlatego, że oni ponoszą duże straty nawet przy niedostępności tego systemu przez godzinę, powiedzmy, tak? No i akurat w tej chwili to, co my tam robimy, jest zrobione na Cassandrze, ale no, jakieś tam rozmowy się toczą na tematy przyszłościowe, tak? Generalnie tutaj niestety no, chciałbym to podnieść, ale nie... Po lewej. Po lewej są przyciski. O, bo może umieć to. To jest sama. Tak się. A Cassandra tego kolejnego. Nie, to nie. Nie, to musisz być tam. Bo te mogą cię dokie. Nie, to może. Nie, to tak to z tej strony. Nie, tam raczej tam jest. Muszą przemyśleć. O! To jest nic. Sam jesteś w stanie określić, kiedy zapisujesz, a kiedy nie, jakie muszą być warunki spełnione. Bo Cassandra z tego co wiem jest oparta na Dynamo, który jest wykorzystywany do koszyka w Amazonie. I Dynamo, i Bigtable. I Bigtable, i Dynamo. I z tego czerpię. A czy możesz powiedzieć, że jak nie masz połowy, to nie powiedzie się operacja, a możesz powiedzieć, że jak nie masz połowy węzłów, to okej, nic się nie stało, zapisz. Sam określasz po prostu, jakie dla ciebie są te warunki, kiedy już cię nie interesuje dana operacja, w sensie nie przyjmie się jej. Podstawą tego wszystkiego, o czym tutaj mówimy, to jest takie twierdzenie CAP. Konsystency, czyli spójność, P, partitioning tolerance oraz A, availability. I jest to właśnie to stwierdzenie CAP, które mówi, że możemy tylko zagwarantować jednocześnie te dwie właściwości spośród trzech, tak? I to, co Pan powiedział, że właśnie w przypadku MongoDB
oznacza tyle, że w London Dublin mamy CIP zagwarantowane, a availability nie jest zagwarantowane, czyli zdarzają się momenty, kiedy do bazy nie możemy na przykład zapisać. A w przypadku Jaka możemy, to jest i Cassander również, my możemy to określić, co nas interesuje, czy nas spójność interesuje, czy też dostępność na poziomie każdej operacji osobnej. I tutaj React również ma według mnie jeszcze więcej możliwości niż Cassandra, bo tutaj możemy całkowicie zagwarantować to i całkowicie to zagwarantować, tak? Cassandra chyba nie ma. A być może też jest taka możliwość. Podejrzewam, że wszystkie te bazy w pewnym te nowe skolowe, w pewnym stopniu pozwalają na konfigurację, które dwa z trzech aspektów będą w tym momencie istotne, bo nowe SQL-owe bazy zazwyczaj nie pozwalają, tak? Mają co mamy? CIP? CIP. Tak, i koniec, do widzenia, tak? Tak. W przypadku Mondo i tak samo też pozostałych jest... Z tego co mi się wydaje właśnie Mondo i też tylko. To zależy jak na to patrzymy, bo tam jest sytuacja taka, że okej, jeśli padnie mi powyżej połowa serwerów, tak, no to okej, to leży, to firma leży w porządku, pół serwerów padło, generalnie leży. Natomiast jeśli nie padnie połowa tych serwerów, tak, to jest wyłaniany nowy master i de facto dzieje się to na poziomie już, znaczy to się dzieje pomiędzy mongosami, pomiędzy mongo poszczególnymi nodami, natomiast driver generalnie ma wbudowane przełączanie automatyczne. Jeśli ja mam pool IP-ów, które mówią, ile mam serwerów, to ja się będę odpytywał, aż dowiem się, który jest masterem i coś tam zrobić. Tak? To masz high level, a nie full. To jest ta różnica chyba. Ale to też zależy, bo do pytania, czy do odpytywania, czy do zapisywania. Bo tam jest problem taki, że jest do zapisywania jeden, tak? Do odpytywać można dowolne. No tak, ale to jeszcze raz mówię, że będziesz miał high, tak? Tutaj Ta baza z samej swojej budowy zakłada na zawsze elementy, tak? Znaczy, czyli tracisz coś... Tracisz część funkcjonalności. Nie tracisz konsystencji na rzecz... No tak naprawdę wydaje mi się, że to jest... Moment, nie, ale jeżeli masz partycję i masz część partycji, gdzie jest... i masz nierówną partycję, w jednej partycji masz więcej nowych, w drugiej masz mniej. Tracisz konsystencję, bo jeżeli ktoś się dowie, że w tej mniejszej partycji, tak, czyli masz network splita w tej chwili, i próbuje z nich coś odczytać, to odczyta stare dane potencjalnie. Tak. Czyli tracisz odrobinę konsystencji, masz zagwarantowane to, że nie będziesz miał conflicting rights, z tego co się nie mylę, aczkolwiek możesz mieć stay limits. Tak. Dzięki temu, że zyskujesz częściowo availability. Czyli tylko do góry trudno. No to jest takie... To jest taki kontynuum, to nie jest dyskretny CIA. No, to teraz jeszcze może tylko tak pokażę w jakiś sposób. Można nam z porządkiem jeszcze? Jak działa w normalnym trybie i ta moja aplikacja działa w normalnym trybie, nie w trybie demonstracyjnym. Ale wiesz co, ale
jak to mówimy, to otworzy de facto taki rozgląd, jak widzicie, tak? Ja zaczynam tu, idę tam, potem idę tam, potem idę tam. A ktoś mówi, okej, ale ja miałem tego ostatniego i idę w innym kierunku. Właśnie, to ja to ja pokażę. Jak gotujesz do gita i potem robisz mur. Ale sam to odbujesz, jeżeli masz taki przykład, że masz obrębę, tak. No. No bo praca, która sobie zamontowała po spicie, dostaje maile z chyba z wysoką listę. Uważaj, jak ta spada działa. Dobrze. Mamy tutaj, powiedzmy, dwie osoby się zalogowały na te same i wypełniają ten sam test. Próbują odpowiadać na te same pytania. Ja tym samym się wierzę. Powinno się nieco zablokować. To będzie to wszystko jest wykryte. Tutaj wszystko będzie wykryte. Dobra, to piszemy Chrome 1. No dobrze, przepraszam. Chrome 1, tak? A tutaj sobie piszemy Firefox 1. Ciao. No i od razu to, że tam ktoś dane zmodyfikował, a potem ja zmodyfikowałem, zostaje oczywiście wykryte. Są dwie wersje pytania, które są merdżowane. No i merdżowane w ten sposób, że zaraz zobaczymy. Przepraszam, to nie powinno być na odwrót. Że krom powinien być pierwszy, żeby poprzedni był. Bo też za chwilkę to jeszcze może raz pokażę. Tak? Generalnie chodzi o to, że należy dane, strukturę danych tak przygotować, aby umieć tych dwóch wersji zrobić coś sensownego. No ja sobie tak zrobiłem, że wszystkie poprzednie odpowiedzi są trzymane na liście i jedna z nich, jakaś najświeższa, jest prezentowana jako ta prawidłowa, ale czyli tak, mamy tutaj tak. Najświeższa to jest ten Chrome 1, a poprzednia to jest Firefox. Co tutaj widzimy? Tak? To jest właśnie efekt tego zmerdżowania. To jeszcze raz może zrobimy. Dobrze? Najpierw Chrome, pisze Chrome 2. A to jest Firefox. To jest Firefox. Przepraszam. Dobrze, to będzie Firefox. Firefox 3. O, nie będzie Firefox 3, przepraszam. No i sobie ktoś pracuje, tak? Fajnie tak? Widzi swoją odpowiedź. To przechodzimy tutaj do tego Chroma, piszemy Chrome 3. Ciach. No i Chrome wie, teraz się dowiaduje, że w tym czasie, kiedy on tutaj sobie nic nie robił na tej stronie, ktoś inny robił operację i widzimy, że była wartość Firefox 3, tak? Ona została zmerdżowana, nie utracona. Przechodzimy tutaj do Firefoxa. On w tym momencie widzi, jeszcze o tym nie wie, pisze Firefox 4. I po prostu chodzi o to, że teraz się dowiaduje dopiero. W tym momencie, kiedy próbując używać starego vector clocka, próbuję zmodyfikować dane i React tworzy dwie wersje rekordu, czy tam obiektu i robi, moja aplikacja robi merge. I chodzi o to, że w momencie tak naprawdę, nie w momencie zapisu, tylko w momencie odczytu okazuje się tak, że my mamy zamiast jednej wersji, na przykład dwie wersje danego obiektu, należy zrobić merge. Ja mam takie pytanie, bo ja chyba nie mam jakie to jest. Tak. Jak to ma sens w tym miejscu, w tym systemie? Akurat w tym systemie nie. Nie pokazywać, tak? Dobra. Ale mogę na pewno mogę sobie rejestrować, tak, w logu, że tutaj ktoś oszukuje. Tak? Ja sam się Wikipedia na przykład. Wszystkiego typu wiki w firmie generalnie tak działają zazwyczaj. Chociaż na pasie relacyjnej, żeby było zabawne, oni to po prostu wersjonują wpisy z tego, co mi się wydaje, ale to już jest przedstawione na modelu, tak? Czyli generalnie model relacyjny, który tam jest budowany, jest na tej bazie, że podkładam i tak wszystkie zapisy.
Zresztą w Javie można by było włączyć inwersa i uzyskać ten sam tak? Z hibernate'em. Tylko pewnie byłoby tak wygodnie. Ale zobacz, że Niki też ci rzuca optimistic locking exception, jak dwie osoby w tym samym stronę zmieniają, więc to nie jest dokładnie to samo. Jak dwie osoby, nie, jedna nie zobaczy, druga zobaczy. No tak, znaczy jedna nie zapisze. Tak, no efekt będzie ten sam co tutaj, z tą różnicą, że nie będzie zapisana ta wartość w bazie, tak. Aczkolwiek mogłaby być, tylko wtedy musiałbyś przygotować wersjonowanie po stronie modelowania, tak? No ale ten wyjątek dostaniesz z Hibernate'a, z optimistic exception, tam niewiele już... Wiesz, nie będę się chciał tym kodem. To prawda, tylko że model danych możesz przygotować na przykład tak, że ty zapisujesz te same dane, nie masz tutaj linków, zapisujesz je z timestampem, mam z wersją, wersją zresztą tego rozwiązania. Tak, to jest straszne. No, a to nie jest koniecznie na jest straszne, to masz co tak. No, okej. Ale że wektor plotki to nie jest mechanizm jakiś do wersjonowania, tylko do tego chyba jak propagują się te informacje pomiędzy węzłami, a... Jak już jakieś wersjonowanie, no to pod tym są rozwiązania HBase na przykład wersjonowanie, które działa właśnie w systemach rozproszonych. No jest jeden numer wersji, tylko na przykład to jest takie, że na przykład mamy tak Robert i Alicja. Robert ma wersję pierwszą, Alicja ma wersję drugą i powiedzmy Robert zmienia swoją wersję na wersję... Tak, ale to jest mechanizm, który ma zabezpieczać przed tym, że coś się dzieje na jednym węźle, coś na drugim, mamy split całego naszego klastra. To od tego jest, a nie po to, żeby wersjonować wszystkie dane, które trzymamy w swoim... Również do wersjonowania, tak. Również do wersjonowania, ale nie wersjonowania danych, tylko... Bo to jest zawsze jest to. Wersjonowania żądań, jakichś requestów, tak. A nie wersjonowania samych danych. Tak. Wersjonowanie jakichś danych, no to pod to są jakieś rozwiązania typu HBase. Jeszcze tylko pokażę może tego React'a. Tutaj tu mamy razem z React'em dostaniemy taką konsolę administracyjną. Widzimy, tu są cztery węzły. Tu możemy sobie na przykład wyrzucić z klastra, wyłączyć dany węzeł. Tutaj mamy dane są podzielone na partycje. Tutaj mamy 64 partycje. Te partycje są tak równo podzielone według węzłów. Czyli mamy tak. Pierwsza partycja należy do pierwszego węzła, druga do drugiego, trzecia do trzeciego, czwarta do czwartego i potem znowu. Piąta do pierwszego, szósta do drugiego, tak sekwencyjnie. I jeżeli na przykład dorzucamy jakiś nowy węzeł, no to kilka partycji w całości przechodzi do tego kolejnego węzła. To tylko. No i co ma jeszcze? Ma w sobie na przykład map reviews od razu. Także to też mnie tak przekonało do tego Riaka, że on od razu ma tego na previewsa. No dobrze, to teraz może do konkursu przejdziemy. Dobrze, to jest ta nagroda. Proszę zaproponować najciekawsze zastosowanie Whitemana. Poprawienie błędów na produkcji. I jeszcze tylko, żeby nie było tego generowanie. Najciekawsze tego do prezentacji. Wybraliśmy te klienty, które są pytane. Tutaj jest nagroda. Dobrze, a może słuchajcie, bo jeszcze będzie druga nagroda losowana z ankiet. To ja mam taką prośbę, abyście mogli w tym czasie również dopełnić ankiety, zastanawiając się nad odpowiedzią. Czy to na PC to jeszcze tutaj trochę ci czeka, tak? Czeka z pomysłami. I proszę mówić, tak się podałeś po pomysły. Nie, pytanie odbiorę. Właśnie. Tak, oczywiście. Oh,
Wiecie co tam w zasadzie jest za wami, więc lepiej róbcie te, to podajcie dalej. Są pizze. Przejdźmy sobie do domu, ja muszę poczęstować, żeby znowu też zapraszam serdecznie.